Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Omówmy World of Tanks. I dzisiaj będziemy omawiać sobie czołgi premium, tym razem w garażu, więc będzie trochę inaczej. Ale i tak nie będzie źle. No więc najpierw powiem wam jeszcze, że o aktualizacji dzisiaj wyszła 9.15.1.1. Wystarczyło z tymi modami, co mieliśmy wcześniej, zmienić tylko nazwę aktualizacji z 9.15.1 na 9.15.1.1 i już wszystko działa. Nawet ten XVM jest aktywny, więc wszystko jest ok. Wersja testowa, bo na razie nie ma takiej, bo musi tu się na przykład 9.16 okrągła aktualizacja, żeby normalna wersja przeszła. Albo po prostu, żeby była długa. Oni ciągle zmieniają, to trochę problem. Ale okej, dobra. Więc tak. Klikamy badaj w pierwszym czołgu. Klikamy jeszcze tutaj. I patrzymy także tutaj. Czołgi niemieckie. A więc kilka zdań o każdym czołgu. Wejdziemy w PZ2D. Czołg premium drugiego poziomu. Też go miałem dostawany z okazji świąt. Trochę słaby, ciężko się grało. Bez golda w ogóle się nie dało nic zrobić. A uszkodzenia tylko 11. Ale z drugiej strony to magazynkowiec drugiego tieru, zastosowanie do tieru trzeciego. Drugi to PZ38H, zwany też jako Micro Mouse. Czołg bardzo fajny, zastosowanie tylko do tierów trzecich. Jego lufa naprawdę trójki na goldzie miecie bez problemu, może nawet na podstawowych. Obrażenia 40 nie są takie złe, biorąc pod uwagę, że czwórki też takie mają. Bardzo duży pancerz tego czołgu widzicie. 40 na tierze drugim. Ogromnie dużo. Niektóre tiery czwarte nawet mają mniej z czołgów średnich, więc naprawdę to jest ogrom. Nawet ja mam taki czołg, tam AC4 Experimental, to on ma chyba 60, więc tu ma bardzo ładny pancerz czołg. 40. Jeszcze mamy inne czołgi, teraz trzeci poziom już. PZ2J, czołg na inaczej zwany Nanomaus. Jego niesamowity pancerz wynagradza słabą lufę, która prawie nic nie może zrobić bez golda, stosowaniem do tirów czwartych. I możemy zobaczyć dane pojazdu, bardzo fajny czołg. Pancerz kaduwa 80, biorąc pod uwagę, że Kabu 220 na tierze 5 ma pancerz 100 czy 120, odbija wszystko. I naprawdę jest ciężki. A tu 80 pancerza na tierze trzecim to jest coś niesamowitego. Nie do przebicia. Bardzo dobry czołg. Idziemy więc dalej. Zobaczę tylko, OBS mi nagrywa. OBS ok mi nagrywa, wszystko jest ok. A więc czołg. Gross Traktor Krupp. To czołg niesamowity tieru trzeciego, podobny do ciężkiego typa 95 z nacji japońskiej. Bardzo fajny, 950 zł kosztuje na tierze trzecim. Może to trochę dużo, ale bardzo fajny czołg, tak jak ja, tak jak tier czwarty. Naprawdę on bardzo jest silny, jak czołg ciężki. Pancerza może nie ma, ale ma fajne działko tieru czwartego z losowaniem tierów czwartych. Więc z tą penetracją na złocie już jest w stanie bardzo dużo zrobić tierom czwartym z golda. Obrażenia 110, więc bardzo ładne. Naprawdę może dużo zrobić. Czas przeładowania działa, jaki jest. 5 sekund, więc bardzo ładnie, naprawdę dużo może zrobić. I tak, jeszcze jest Toady 3. Najlepszy czołg premium poziomu trzeciego w grze. Nie, pomyliło mi się z innym czołgiem, sorry. Toady 3 dostawaliśmy go na święta, słaby czołg jednak. Lufa 80 penetracji na złocie jakoś dawało radę, ale losowało na tiery 5 i się grać nie dało. Kolejny czołg. PZB2, czołg, który niedawno można było wygrać w konkursie 18-kowym Wargaming. Niewiarygodny czołg, którego tylko można było dostać w Wotrash lub jakichś innych zwrotnych sklepach, ale bardzo ciężko. 1250 na tier 4, bardzo ładnie. Z losowaniem na tier 4, znam tylko dwa czołgi z losowaniem na tier 4. Znaczy ogólnie losowaniem na swój tier w grze. Bo zwykłych czołgów nie ma, tylko to są premiumy. Dwa premiumy, Valentine 2
z dosuwaniem do tieru czwartych i PZB2 z dosuwaniem do tieru czwartych. Tylko ten PZB2 ze swoją lufą miażdży cele. Jeśli ładujemy gol, to te penetracje 90 po prostu miażdży cele. Bez problemu wszystko przebijamy. Z tą szybkostrzelnością czas przeładowania działa 2 sekundy, może krócej. 2 sekundy, 2, ale ze wszystkim możemy zejść do 1,5, może sekundę 60. Ten czołg po prostu miażdży. Obrażenia 52, średnie 50, więc nie jest za dużo, ale i tak czołg bardzo ładnie daje radę. Kolejny czołg premium poziomu, tym razem 5, sztuk 4. Dostawany w kompaniach, który możemy sobie go zrobić. Nie grzeszy pancerzem, a lufa tego czołgu jest na tyle słaba. Znaczy, piątki przebijamy z podstawowych pocisków, ale na szóstki już musimy gol. Chyba go losuję tylko do szóstek, bo ciężko by było do siódemek nim grać. Ale ogólnie czołg, no fajny premium, można sobie go zrobić. Następny czołg, PZ3K. Czołg premium 5 poziomu med, który charakteryzuje się działem takim, no trochę słabym, bo nie przebija z piątek, ale nie jest taka zła penetracja jak na przykład 91 w Excelsiorze. Na gold jest 140, bardzo ładnie z szóstkami sobie radzi. A pancerz ma jak zwykły czołg średni 50, już większy pancerz ma drugi tier niektóry, znaczy taki dobry drugi tier niż ten. Ale jest jeszcze, kosztuje 2200, więc trochę jak szóstka. I PZ4 Hydr. Piąty poziom, 2500 kosztowanie, nawet, kosztuje jak, nie, 3000 kosztuje, nie, 1500, więc kosztuje szósty tier. Lufa taka sama, nie za dobra, ale także daje radę. Taki jak PZ3 na 4. Następny czołg, to jest właśnie Turan 3 PT. Bardzo fajny czołg poziomu 5, taki AT4 Experimental na tierze 5. Nie kosztuje aż tak dużo, bo tylko 1700. Właśnie, lufa, no nawet fajna. 113 na piątkach jest ok. 160 na złocie na szóstkach jest bardzo ok. Losowanie do tierów szóstych, może siódmych, ale penetracji nie ma problemu. Jeszcze, no co ja tu zrobiłem? Ja chciałem Turan 3, źle zrobiłem, widzicie. Ja chciałem o tak zrobić, ok, dane czołgu. Pancerz trochę. Czy czas przeładowania działa 4 sekundy, ok, ograniczenie, także fajny czołg, taki jak na meda, takiego ciężkiego. I następny czołg, PZ5 na 4, czołg premium poziomu 5, bardzo fajnym, z bardzo fajnym takim pancerzem, lufa od PZ-a 3 na 4, znaczy wieża, a lufa czołgu 110 penetracji na podstawowych, 160 na złotych jest bardzo fajny, tu mi się Raymag włączył. Myślę, że tego nie widzieliście, ale raczej nie. Zobaczymy jeszcze jego pancerz, tak? 85, no to ten trzeci tier miał większy, więc tu jest cały pancerz, ale skontowany daje radę, myślę, coś odbić. Wieża, wiadomo, przyjmuje wszystko. Czas przeładowania działa 3,6 sekund, ok. Ale nie umawiajmy tak długo tego czołgu, bo ja nie zdążę. Dopiero pierwsza nacja tych nacji jest ogrom, a już mamy 8 minut. PZ3-4A różni się tylko literą A w nazwie. Co? Patrzcie, ten czołg kosztuje 3000 tier 5, tak jak 6, a ten czołg tier 5 kosztuje tylko 1500, z tym, że on jest A. Mniej kosztuje, widzicie? Fajniejszy. Tamten dwa razy droższy. Ale jeszcze mamy czołg o taki, czyli VK6501H. Połączenie fałki, zwykłej fałki H, nie wiem, zapomniałem jak tam ona się nazywa, na cenę nie patrzcie, bo i tak się nie da kto kupić, bo właśnie kiepsko. Powinno być, można kupić czołgi, ogólnie takie, które są już ogólnie w grze, tylko na przykład za cenę dwa razy wyższą, myślę, że to by było ok. Fajnie by tak było kupować za cenę dwa razy wyższą i myślę, że dużo osób by kupiło i skorzystało z takiej przeceny. Ale dobra, idziemy więc dalej. Ale powiem wam jeszcze, że to trochę jak PZ3-4, no fajny czołg. Myślę, że jakby pancerz miał 80, no to jak trzeci tier, ale no coś tam by odbijał, wiadomo. 80. Zaraz zobaczymy później, ile ma kawu 220 i porównamy sobie. Następny czołg, PZ4S. Czołg taki bardzo
No, bez pancerza, ale fajny. Zlosowany do tierów nawet ósmych, ale z goldem tiery ósme dajemy radę przebić. 150 na podstawowe uszkodzenia. Ok, są. Myślę, że przeładowanie 4 sekundy, 5, tak, 4 bardzo ładnie. Można zejść do 3,5 może. No i teraz tak. PZ5 BPA. O, nie możemy go kupić, ale okej. On taki trochę inny jest jakby. Myślę, że to by nie zagłuszało, jak włączę sobie wiatrak. Myślę, że było okej, ale zobaczymy. Okej, myślę. No więc pokażę wam ten czołg. Tu ich nie ma, ale tak, Severin WT. Taki WT z 8 poziomu przeniesiony na 7. Cena 6450. Myślę, że okej, nawet jednak na taki dobry czołg, widzicie. Pętra stępicka podstawowych jest dobra na goldzie. Tylko, że co z tego, jak on nie ma pancerza? Penetracji ma 237, zlosowanie pewnie do tierów 9. Oj, 8, ale i tak daje radę, widzę. Tylko małe uszkodzenia. Jak na ten czołg, ale co tam? I inne czołgi mamy tu na przykład. O właśnie, ciekawostka. VK 4502B i dodać jeszcze 7. To jest bardzo fajny premium poziomu 7. Dlaczego? On jest bardzo fajny. On jest bardzo fajny. Więc tak. On jest czasami mylony z czołgiem VK 3502 i często mylą się na tym mod Gold Premium Tank, ponieważ tego premiuma tak samo wygląda jak tamten. Pokazuje w ten sposób. A on to VK B7, tylko jest czołgiem premium. Bardzo fajny czołg 7 poziomu, taki jak 9, z lufą. Z takiego Tigera, ale bardzo fajną lufą. Z przemkami by sobie dało radę, może nawet z dziewiątkami. Sprawdzimy pancerz. Może pancerzem nie grzeszy. 100 pancerza, 80 pancerza, pancerz kadłuba to jak tier. No, przepraszam, tier drugi, więc no pancerz nie wiem co by odbijał, ale może by jakoś się zdarzyło, że coś by odbijał. Pancerz wieży 100, więc. No to taki czołg, zabawka. 6250, cena jest ok. Bardzo fajnie wygląda. I Panther M10, bardzo lubiany wśród wielu graczy ze względu na mobilność. Może trochę pancerz. Fajne takie spamerskie działo szybkostrzelne. Ale nie do końca jednak. Ponieważ to działo jest z 6 poziomu, 150-194. Ale przeładowanie z tego działa fajne, nie ma pancerza. Jaki mamy czołg? E25, czołg naprawdę najlepszy czołg premium. Najlepszy niszczyciel premium poziomu 7, ze względu na niewiarygodną mobilność i mały rozmiar może takiego mausa sobie zjechać, jakby wylosowało go na równi. Do 8 go chyba losuje, jeśli dobrze pamiętam. Takiego mausa bym mógł zjechać, jeśli by maus go nie pchał, ponieważ ma małą masę, łatwo go przepchać. Ale właśnie, lufa 194 do przebijania do 8 tierów już później się nie da. Chyba go też do 8 losuje, cena jest ok. Wycofany niestety ze sprzedaży, ale to był bardzo dobry czołg. Przez wielu lubiany, ale nie miał pancerza wcale. VK4503, niedawno dodany czołg premium poziomu 7, na wzór VK z poziomu 8 do tej VK B Minimausa. To taki tier 7. Fajny czołg, może pancerz ma. Lufa z Tigera. Dane pojazdu pancerz 100. No to jak tier 5, ale coś by tam myślę odbijał. Znaczy na 7-kach za bardzo nie odbija, ale w ogóle jest fajny taki czołg ciężki. Taka fałka. I czas przeładowania działa nie zobaczyliśmy. 8 sekund, więc myślę, że jest ok, szybkostrzelne to działo. Nie byłoby złe. Kolejny czołg Skorpion. Niby najlepszy czołg premium 8 poziomu. 10900, kosztuje czołg ciężki. Poziom. Z poziomu 9 działu zlosowanie chyba do 10, a może do 9. Ale także genialna penetracja pociska podstawowych, miażdżąca do tierów 10, a na goldzie to nawet estówkę w wieży czy mausa. Szybkostrzelność może nie grzeszy, pancerz także, bo ten czołg pancerza nie posiada. Może jedynki by dwójki się dingały jakimś cudem. Przeładowanie działa 12 sekund, bardzo ładne przeładowanie. Z tymi obrażeniami 7 uniesienia. Jest bardzo fajne, ale te obrażenia 500 po prostu miażdżą cel. Bardzo ładnie.
I jest jeszcze czołg, który musicie zobaczyć w garażu. Znaczy, nie zobaczycie tu. Od razu gdzie indziej go można pokazać, bo ciężko. Czyli pałka 101P. Podobny trochę czołg do Mausena, ale nie do końca. Względu na inną wieżę, trochę inny pancerz, taki trochę szerszy, stówkowaty wręcz. Widzicie, na cenę się nie patrzcie. Ale czołg by prawdopodobnie losowany był do tierów 9. Taką penetrację 210-250 by dawał radę na dziewiątkach, 490 uszkodzeń by mógł przywalić. Od Mausena było lepsze działo, dwa razy lepsze. Minus 8 uniesienie, myślę, że jest ok. Czas prowadzenia działa 16 sekund, więc to trochę przesadzili takimi obrażeniami, coż typ 5 heavy, trochę za duże, za długie losowanie. 20 km by poruszał się jak Maus. Działo by miał nie jak Maus, tylko jak coś innego. Pancerz wieży 210, coś by tam odbijała. Kaduba 140, no pod tym kątem by się odbijało, ale dolna płyta by przyjmowała. Bardzo fajny czołg, bardzo ciekawy. Najciekawszy według mnie z tych czołgów, które tutaj wszystkie widzimy. Następny czołg. Jotik 8 cm. Najlepszy według mnie niszczyciel poziomu 8 premium. 10 tysięcy kosztuje, ale wart jest swojej ceny. Jeśli dobrze się nim ustawimy, cały kadłub ukryjemy, naprawdę bardzo dobrze może atakować. Jeszcze podgląd w garażu muszę wam pokazać, bo on jest często niewiarygodne ma weak spoty, widzicie. Tu ma weak spot, dolna płyta jest weak spotem, przyjmującym od penetracji tak 175%, jak się skontuje od 215, się dobrze strza. Weak spot jest przebijalny od... No ogólnie zawsze go można przebić od 215 penetracji, widzicie, w okolicach ich spota. Wieża jest przebijalna od penetracji 300 wzwyż, więc golda trzeba ładować na takich ósemkach, dziewiątkach, bo on ogólnie jest losowany do tierów 9. Wrócimy do badań, o właśnie. Pancerz, no ładny pancerz, 250 kaduba, nie licząc tego weak spota, o tu ma 250. Takie już ponad 300 mogą się przebić w zwykłych kadłub, nie licząc dolnej płyty. A wieży nie ma, bo to niszczyciel pancerza napisanego. Jak tam czas, bo już kończyli czołgi niemieckie, ale nam czas właśnie 17 minut, trzeba trochę przyspieszyć. Więc tak, jeszcze mamy. Kan PZ, czołg bez pancerza, ale bardzo fajny, bardzo mobilny, przez wielu lubiany. To jest słabe działo, ale taki spamerski trochę. Pancerza nie ma w ogóle, wszystko w niego wchodzi. Pojedynkowałem się z tym ósmym tierem czołgiem SU 122-44 i powiem wam osobiście, nie miał szans. PZ-58 MUC, niedawno dodany met poziomu 8, bardzo fajnym działem. Penetracją 260 na złocie, przybijalną nawet dziesiątki. Jego chyba też na dziesiątki losowało. Nie uwierzę, że na tiery 9. Ale dobra, pancerz trochę tam miał, przeładowanie działa, to tam nieistotne, nawet fajny czołg, jak na meta. Przyspieszymy. M4190GF, też fajny czołg, ogólnie. Poziomu sklepu premium do kupienia. Czołg lekki, no nawet fajne działo, 250-182. No nawet może być taki metr z ładnym przebiciem, by dawał radę sobie przebijać. O, i tu właśnie czołg. Skorpion G. Taki sam Skorpion z taką samą ceną, tylko że złoty trochę nazwą G się różni. Tiger 2, 55, T55A, podobny zwykłego do T55, czołg 9 premium, kosztujący niewiarygodnie, a więc zamiast 10 tysięcy ósemek, znaczy dziewiątki, ile by kosztowały dziesiątki premium? Dziewiątki podejrzewam, że no może tyle kosztuje, jak dziewiątka ciężka premium, tak bym powiedział, ale i tak, czołg fajnie wygląda, z goldem 201, 330 na podziwiskach złotych, więc dziesiątki nyje bez problemu z goldem. 320 uszkodzeń jak na met, to ok. Jeszcze ciekawszy jestem jego szybkostrzelności. 7 sekund przeładowania, więc bardzo ładny czołg. Polecam, jak można kupić. Ale właśnie jeszcze ostatni czołg według mnie. Najlepszy czołg premium. Tak, ogólnie najlepszy czołg, najlepszy ciężki czołg premium w grze. Cena widzicie, ten czołg 10 kosztuje 20, prawie 3000. A tamten 9 kosztował 18, więc naprawdę przesadzili tam z ceną. Ale okej, okay. Czołg premium poziomu 10 VK 7201K. Lufa od estówki,
tylko z sekundę gorszym przeładowaniem, widzicie, trochę. Zwiększona szybkość szczelność o 15 km więcej od stówki, widzicie, maksymalna prędkość 43 na godzinę, więc bardzo ładnie. Ale osiąga tak 37-38, ale także jest dobry wynik. Z pancerze stówki, bardzo ładnie, tu wszystko odbija jakby co. Dolna płyta jak w stówce pancerz. A wieża normalnie jak w luwie. Łączenie luwa i stówki. Wieżę tylko tutaj można przebić, zresztą pokażę wam, chyba można podgląd w garażu zrobić, tak. Więc tak, dolna płyta jak w stówce. Tu jest nieprzebijalne w ogóle, chyba że ten Wix pod jakimś cudem. Bok także się dinga wszystko. Jedynie gdzie możecie przebić to tutaj, bardzo ciężko trafić, ale tutaj, pod takim kątem, tylko tutaj strzelamy albo w dolną płytę jak ukryje, to tu naprawdę ta wieża jest pokazana i bardzo ładnie w nią wchodzi. Tutaj z boku, nie poniżej, znaczy poniżej też jak jesteście blisko, ale w miejsce, no niby widzicie, że się odbijecie. Od tego miejsca już możecie strzelać, tu jest zaokrąglone, to nie, ale od tego miejsca to już możecie tutaj strzelać i bardzo ładnie w ten strzał wchodzi albo w dolną płytę. W bok nie radzę, bo on naprawdę odbija bardzo dużo. Potem są jakieś zaokrąglenia, których nie widać, więc bardzo ciężki. Więc wracamy do badań. Bardzo fajny, według mnie bardzo ciekawy czołg. Jeśli znacie weak spoty, jesteście dobrymi graczami, nie powinien wam ten czołg sprawiać problemu nawet. On właśnie przyjmuje jak wieżek. Stówka jest przebijalna, czyli lowa też tu tak możecie przebić. Tylko, że lub do dziewiątek to trochę ciężej. No, właśnie jest ciekawostka taka, że czołgi premium losowaniem do dziewiątek nie może wylosować nigdy na tiery dziesiąte. Ogólnie jak same grają, nie? Ale na przykład jak zwykły czołg z losowaniem do tierów. No po prostu losowaniem T150 grałem. Losowanie do tierów 8. Ale raz na tak 200, może 300 bitew ogólnie w grze. Jak się gra tym czołgiem, to może go wylosować na tiery 9, więc czasami tak się zdarza, ale bardzo rzadko. A takich premium to nigdy nie może wylosować, jeśli grają same oczywiście, bo jeszcze w Plutonie to co innego. No i właśnie kolejne czołgi, czyli radzieckie. Coraz mniej tych czołgów będzie, chociaż nie widać, ale tak naprawdę jest. Później jeszcze takie. 118 to nie, ale Tetrarch. To najlepszy czołg premium drugiego poziomu w grze. 750 jest wart swojej ceny. Jego niewiarygodna lufa, szczerze mówię, ta penetracja wystarczyłaby do pokonania z Golda Tieru 8 przybijania go, więc naprawdę dwójkę, która przybija 8, coś niesamowitego. Ale ogólnie od przodu powinien przybijać tiery 7, więc bardzo ładny pancerz, bardzo ładny atak. Losuję go do tierów trzecich, może czwartych, ale naprawdę bardzo fajny czołg, bardzo go polecam. Tylko szkoda, że matchmakingu nie ma pokazanego. Czas przeładowania działa ok, ale powinien jest być jeszcze w wocie pokazany matchmaking czołgu, bo nie wiadomo, czy go kupić, czy go nie kupić. Obrażenia 45 może trochę małe. 64 do tierów czwartych wystarcza, może nie trzecich. Ale ten gold naprawdę do tierów szóstych, siódmych naprawdę bardzo się sprawdza. Dekapowanie bazy tym czołgiem to sama przyjemność. No i dalej, czołg Tetrarch mamy. BTSV, czołg premium trzeciego poziomu, z bardzo ładnym nachylonym pancerzem. Boki odbijają wszystko, znaczy, no, w miarę możliwości, tierów czwartych też. Lufa z Golda 84 do przebijania od tierów czwartych, losu jego tierów czwartych. Przeładowanie działa około 2 sekund, ale widzicie, niby pancerz 25-25, ale nachylony pod dużym kątem. Boki odbija podgląd pojazdu, znaczy, pokażę wam. Tak jest ten ustawiony czołg, nie? Dół wchodzi wszystko, bo jest ta dół duży. Przód też trochę wchodzi, ale nie tak dużo. A jeśli pod takim kątem strzelacie w bok, macie pod takim kątem, widzicie, strzelacie w bok, macie 100%, że się, jeśli w bok by traficie, nawet dziesiątką byście się odbili od tego boku. Pod takim kątem wszystko idzie, a pod takim kątem też się odbijają, bo to jest bardzo nachylone. W wieże nikt nie strzela, jest za mała. Dolna płyta i tutaj jedynie taki weak spot i tutaj także wchodzi. Ale takie ciekawostki czołgów, które bardzo rzadko są spotykane. 1000, myślę, że jest wart swojej ceny. LTP, czołg premium poziomu trzeciego. No, dostawaliśmy go na święta, ale trochę słaby i ciężko sobie poradził. Bez Golda grać się nim nie dało. Śpieszamy trochę. M3 Lite, też słaby czołg. Nie dało nim się grać. Pancerza nie miał. Lufa
beznadziejna, 70 na złocie, czwórki też nie do przebicia, co ogólnie czołg żenada złom. Su-86 właśnie L, bardzo fajny czołg tieru trzeciego, tak jak Su tego tieru piątego premium. W tierze trzecim ma bardzo fajną działo, bo 86 penetracji z tieru piątego i 102 na goldzie, więc naprawdę 102 piątki jesteśmy w stanie przebijać, ale trochę trudno. Szybko strzelać tak 4-3 sekundy przeładowania, penetracja, uszkodzenia są ok, nawet fajny czołg, jak tam jego pancerz. Pancerz 60, więc coś tam odbija, ale ogólnie nie odbija nic. Takie ciekawostki. Następny czołg A32, tak jak A44-4, czołg lekki poziomu 4 rosyjski, jest bardzo fajny. Różnica polega na tym, że bardzo dużo kosztuje bycie 4 tier, 2500 nawet kosztuje, więc bardzo dużo. A właśnie, no ten czołg za dużo właśnie kosztuje. Bo kosztuje jak tier 6 prawie, więc no coś za drogo. Tak jak A44, bardzo fajne działo i bardzo fajny med z losowaniem do tierów niestety 6. Chyba że 5, bo to premium, może i 5. I teraz T28, F30 według mnie najlepszy czołg. Najlepszy czołg premium poziomu 4 po B2. Ze względu na czołg bardzo podobny do T28, prędkość także, cena jak tier 5, ale jest wart swojej ceny. Może trochę jak tier 4, sorry za to. Lufa tieru 6, niewiarygodna penetracja 120. Jesteśmy w stanie przebić 7 od przodu z taką penetracją. A ze złota jesteśmy też w stanie 7 przebić, ale łatwiej. 160 uszkodzeń, także bardzo ładnie. No tier 4 popłok się je równo. Myślę, że tier nie byłby słaby z losowaniem tierów 6, bez problemu, nawet z podstawową penetracją rypał wrogów, tylko jak tam jego pancerz 50, tak jak T28, ograniczenie uniesienia trochę słabe, czas przeładowania działa 6 sekund, ale naprawdę by czołg bardzo fajny, życie jego chciałem zobaczyć, 380, więc myślę, że dalibyśmy radę nim grać na tierach 6, ale fajniejszy był z losowaniem do tierów 5. I teraz tak, KW220, sprawdzamy jego pancerz od razu. Pancerz 120, więc no to tam z pancerzem PZ2J naprawdę bardzo fajnie stał, 80, tu jest 120. Najlepszy czołg premium 5 tieru w grze według mnie. Działo nie zachwyca, bo ma 100 penetracji bliska podstawowych, 120 na złoty. Do 6 to wystarcza, do 6 go losuje, ale nie wszystkie. Takie na przykład te 150 OI byśmy się odbijali, no niestety. 110 uszkodzeń jest ok, przeładowanie 3-4 sekundy, gdzieś około tego zobaczymy to przeładowanie, 4 sekundy do 3, może 50 można zejść, 3,5 sekundy. 1500 cena jest ok, tego czołgu bardzo fajny, bardzo polecam. Jakbym miał na przykład działo od KW1, czyli ta penetracja na złocie, co teraz jest, by była 121 na podstawowych, a na goldzie 160, po prostu równo wszystko przebijał, nawet takie oiki, ale bez przesadyzmu. Działo na goldzie gramy nie jest takie złe. Naprawdę ten czołg bardzo dużo może zrobić. Już 28 sekund, trzeba jakoś trochę przyspieszyć, może na dwie części rozbijemy. Zobaczymy, ale jeszcze nie jest czas. Musiałem ten czołg omówić. Idziemy. O, Su-85L i Su-76L. Su-85L, bardzo fajny czołg poziomu 5, ale kosztuje tier 6. Pancerza za bardzo nie ma, ale działo jest fajne. 120 na podstawowych przybijamy nawet tier 6, a z golda tier 7. Według mnie ten czołg ma losowanie tier 6, bo to niszczyciel. Niszczyciele zawsze mają tam mniej. Przeładowanie działa 4,3 sekundy, pancerza nie ma, ale czołg jest bardzo fajny. I idziemy dalej, czołg, jaki tu mamy, to mamy 186L, T3485M, czyli tak jak T3485, jak tier 6, tu przyspieszamy, dół by coś tam odbijał, widzicie, 126, dalibyśmy radę przybijać tiery 6, 167 na złocie, także byśmy dali radę, według mnie 160 obrażenia ten czołg, jakby miał losowanie do tierów 7, by było po prostu no koksiarski, bo bardzo ładny atrybuty ma.
I czołg o owych 244 na tierów 6. Na tierze 6 czołg ciężki. Bardzo ciekawy by czołg był. I zobaczymy. Zasuwanie chyba do, nie wiem do których tierów, chyba do 8. Ale także bardzo ładne oszkodzenia. Około 200 by ładował. Około 200 by ładował. 140 penetracja pociska podstawowych do 6 wystarczałoby. Może nawet do 7, tak? Do 8 194 nie byśmy, nie by, mielibyśmy większego problemu. 5500, no trochę jak tier 7 kosztuje, ale myślę, że jest wart swojej ceny. Pancerz Kaduba 120, naprawdę bardzo ładnie. Kawu 220 odbija coś tam na szóstkach, ale ten też by bardzo ładnie odbijał. 100 pancerz wieży, także bardzo ładne. Ograniczenie uniesienia minus 5. Jakoś byśmy dali radę. Czas przodowania 5 sekund. To ten czołg miażdżył wszystko, nawet i 8 tiery. Podgląd w garażu. Chcę zobaczyć, jak ten czołg wygląda. Trochę jak X2, widzicie? Taki X2 ze słabszym działem, że on ma niby penetracji pancerza 120, to ja wątpię, ale coś by tam odbijał. Nawet fajny wygląda. Do badań wróć. Wróciliśmy do badań, idziemy także dalej. I czołg rudy T-3485, bardzo fajny. Taki rudy trochę z lepszym działem, 144, a nie 120. I ogólnie do 8 bez problemu przebijanie. IS-2 właśnie, mam go, bardzo fajny, polecam ten czołg tier 7. Jeśli na 7 losuje bardzo fajny czołg, jeśli na 8 trzeba losować golda, a na goldy jest po prostu ogólnie 175 manewryjska podstawowych jest ok, 217 na goldzie jest beznadzieja. Jak go losuje do tierów 9 nie może nic zrobić. Powinni albo ten czołg zmniejszyć do tieru 8 jego losowanie, wtedy gold by był ok. Albo zwiększyć penetrację do 250 i by było lepiej. Ponieważ na 9, na 8 250 by było fajnie, byśmy przybijali te 8 bez problemu. Ale jakby zmniejszyli raz do 9, częściej na 7 byśmy trafiali, do 8 znaczy, też było fajnie. Lufa 122 mm pancerz, tam prawie nie ma pancerza, coś tam się od niego czasami odbije, ale jest ok. Przeładowanie około 10 sekund, nawet poniżej, więc jest ok. ISU 122S, niszczyciel tieru 7, bardzo fajny, nie odbija działo, taki troll, ale beznadziejne działo, mimo że tier 7 jest po prostu działo beznadziejne. Jakie działo ma SU? SU ma po prostu o wiele lepsze działo i o wiele lepiej mu się wjedzie. Może by na pół, ale kiedy ja omówię te czołgi, jak na pół podzielę? Zaraz na pół podzielimy, trochę przyspieszymy. T-3485. T-4485. Właśnie czołg 6 i to właśnie jest czołg. Jak First prototyp ma bardzo fajny pancerz. 7 tier na goldzie, chyba go do 8 losuje, penetracja by wystarczyła. Gold też, jestem ciekawy jego przeładowania działa. 6 sekund, pięknie po prostu, pancerz także powinien zdać egzamin, ale za dużo by się nie odbijało, tylko ta dolna płyta by odbijała. Ale to by w zupełności wystarczyło. Graniczenie uniesienia też fajne. Ale teraz jest jeszcze inny, T-3-44-122. T-44-122 najlepszy według mnie czołg 7 poziomu w grze. Charakteryzuje się lufą 122 mm. Penetracja na goldzie tylko cierpi, bo ponieważ jest tej penetracji tylko 217, ale słyszałem, że ten czołg ma losowanie do tierów 8. Ograniczenie uniesienia minus 4 jest beznadzieja, ale ogólnie mobilność z tego czołgu niesamowita. 50 km w tą, 50 w tą, ograniczenie uniesienia minus 4 jest po prostu coś niesamowitego. Czas przeładowania działa 15, no trochę za dużo, ale można zejść tak do 13, więc wtedy med by był ok. Według mnie bardzo ciekawy czołg, najciekawszy z tierów 7. KW-5, bardzo fajny czołg 8 poziomu, nadal dający radę. Jeśli nie strzelimy w te garnki, naprawdę, czy w wieżę tutaj, naprawdę czołg podbija niewiarygodne ilości pocisków od różnych celów. Losowanie tirów 9, 7500, wart jest swojej ceny. Działo 167 na podstawowych, dajemy radę. 220 na goldzie, nie dajemy rady. Czasami jest potrzebny gold, ale ogólnie penetracja wystarcza, obrażenia także. I fajna ma szybkostrzelność, niby szybkostrzelność 7, nie chcę podglądu pojazdu. Wróć do badań. Nie chcę podglądu pojazdu, tylko dane pojazdu. Czas przodowania działa 8 sekund, bardzo ładnie ten czołg. Ma najwięcej właśnie ten czołg z tierów 8 HP, bo aż 1780, więc bardzo ładnie. ISU 130, to już lepszy czołg 8 poziomu. No przynajmniej z dobrym działem.
Napędziska podstawowych jest w stanie przebić ósemki 187 na złotych, ale ma 570 uszkodzeń, więc trochę lepiej. Naprawdę po 600 wali, no jak prawdziwy niszczyciel, bardzo ciekawy czołg według mnie. Kto lubi SU, ten czołg jest stworzony dla niego. Bezstrzelność, no ile by przeładował? 10 sekund, więc to nie byłoby złe, jak na niszczyciela. Bardzo dobrze by ten czołg grał. I z 5, według mnie najlepszy czołg poziomu 8. Z ciężkich, 12 tysięcy, no trochę dużo, ale okej. Okay. Te 34, to jest ten IS-5, to jest połączenie czołgu IS-6 i ISA-3A. ISA-6 z pancerza, bo też ma bardzo dobry pancerz, taki zaokrąglony, dinga się. Także jest bardzo fajny z ISA-3A, bo ma bardzo dobre działo. To połączenie naprawdę wzmacnia ten czołg. Wieża jest nieprzebijalna, tak jak u ISA-7. Pane też jest obiektem 730. No, zobaczymy podgląd garażu, muszę go wam pokazać. Widzicie, czołg niewiarygodnie pancerny. Trochę jak obiekt ten 260, ale tak. No tak. Odbija się tu bardzo dużo ilość pocisków. Brzuszek wchodzi, ale tu... no, tu jest to samo co w ISA-7, jeśli tak wchodzimy, go przebijanie. No, połączenie normalnie. Obiekta 260, ISA-7, ISA-3A i ISA... 6, bardzo ładny czołg. No trudno go dostać, ale jak się dostanie czołg, naprawdę wynagradza. Jest bardzo fajny na tierze 8, a ma losowanie tylko do tierów 9. IS-3A ma losowanie do tierów 10 i z tą penetracją mu trochę ciężko, bo tam ma... Ile tam na goldzie? Zaraz do badań wróć. Na goldzie tam ma penetracji 270, więc te dziesiątki skumuli trochę ciężko, ale na dziewiątkach, okej, by miażdżył wszystko ten czołg. Więc bardzo fajny. Na tierze 8 najlepszy według mnie. Jakie tam mamy czołgi? IS-3A, który ja mam, bardzo fajny czołg. Trochę odbija. Kupiłem go, bo bardzo podobny do ISA-3. Idealny jak IS-3. Różniący się trochę tam niewielkimi rzeczami. Lufą. Trochę taką inną. Trochę lepszą na złocie. Słabszą na podstawowych. Ale z penetracją, z przeładowaniem. Niecałym 10 sekund, tak jak IS-5. IS-5 to po prostu miażdżyciel na tych tierach. KW-4 KTTS to czołg, znaczy to w tym przypadku niszczyciel czołgu wart swojej ceny. Lufa z KW-4 przeniesiona, ale Gold naprawdę by dawał radę nawet z dziesiątkami. Chyba ten czołg jest do 9 tierów pracowany, ale pancerz kadłuba 200, naprawdę by on bardzo dużo odbijał. Ograniczenie uniesienia minus 5 dla niszczyciela to jest udręka. I przeładowania działa 8 sekund, to jest coś niesamowitego. Jeszcze zobaczymy podgląd w garażu tego czołgu. Podgląd w garażu, okej. Okay. I czołg, widzicie, patrzcie jakie to bydle, jakie wielkie bydle z KW-4. Wieża z KW-4, trochę poszerzona, na długość trochę zmniejszona jej wysokość. A weak spot nadal jest, tylko trochę opancerzony. No jak się tak patrzy na ten czołg, dolna płyta jest nieprzebijalna. Jedynie czołg, gdzie można przebić to tutaj? Jeśli tu nie trafimy, po prostu go nie przebijemy. Według mnie największy pancerniak na tierach 8, pancerniejszy od Oho, pancerniejszy od jakichkolwiek innych supermaszyn. Naprawdę niewiarygodnie. Jego pancerz jeszcze zobaczymy. Właśnie 200, 125, więc naprawdę na tierach 8 by nie miał sobie równych. Jeśli by nie został objechany, jak tam jego mobilność? 35, prędkość obrotu 25, no coś by tam zrobił. Okej, ten są fajny. Bardzo ciekawy. T-34, 100 trochę inny. No taki słaby tier, 235, 183, dawałby radę na tierach 7, 250 uszkodzeń, także był fajnym medem. Jak tam jego mobilność, pancerz? Pancerz coś by tam odbijał, mobilność niesamowita, ograniczenie uniesienia, także może być, więc by był ten czołg ok. A zaraz kończymy odcinek, tylko tu przejdziemy. Już później mniej czołgów będzie, najwięcej w tych dwóch, później bardzo mało. Idziemy dalej. P, literką P w nazwie, tylko się różni. O, Crowverse, czyli no taka ósemka bardzo fajna. Cena, no fajna taka. Od ISA, tego, od ISA 3A lufa i ISA 5. No bardzo fajna lufa. Jak patrzeć to 4,62 szybkostrzelność, no gdzieś tak 12 sekund może by, właśnie o 12,5. Pancerz coś by tam odbijał, pancerz wieży widać, że nieprzebijalny. No zobaczymy podgląd pojazdu, nie widziałem tego czołgu na tierze 8, prawdopodobnie w zwaniu tierów 9. Bardzo podobny do ISA 3, jak zobaczycie. Tylko tu
pancerz. Pod dużym kątem tu też byśmy się odbijali. Myślę, że trzeba było tu 230 przynajmniej penetracji. Tu by wchodziło też od 215 może, a reszty by były czołgi nieprzebijalne. Bardzo fajny czołg. Kolejny jakby IS. Jakbyśmy to nazwali ten czołg. IS 9 może, wiecie? Bo są wszystkie ISy od 1 do 8, więc IS... T10 to jest IS 8, a to by był IS 9. Bardzo fajny. I KW-4 Kreslawski. Czołg poziom 8, bardzo fajny. Z lufą od tieru 9, 5.30. Jak tam jego przeładowanie? 10 sekund było ok. Pancerz Kaduba trochę słabszy od tamtego czołgu, ale tak by dawał radę. Patrzcie, pancerz tu był nieprzebijalny. Jedynie gdy może go przebić. O, widzicie właz. No. I tak jest przekręcony, że ciężko było, widzicie, przebić. Opa. Ale myślę, że wchodziłoby w ten właz i tutaj. Myśmy go przybili, ale bardzo fajny czołg. Jak na tier ciężki, jak tam jego mobilność zresztą. KW-4 miała problemy z mobilnością. Maksymalna prędkość 30, to trochę słabo, prędkość obrotu także. No ale taki fajny, ciekawy czołg. Na cenę się nie patrzcie, mówiłem. T20, a nie. Obieg 907. Bardzo fajny czołg. Według mnie najlepszy met z poziomu 10 premium. Charakteryzujący się bardzo fajnym działem, widzicie tu. 260 na podstawowej, 330 na złocie. Na złocie byśmy przebijali wszystko, tak jak T62A. 9 i coś tam szybkostrzelność. Nie interesuje mnie to, interesuje mnie tylko tutaj. Rozprowadzenie działa 6 sekund? Niewiarygodne, z takimi obrażeniami 6 sekund to po prostu miażdży wszystko, co tylko istnieje. 320 niby na dziesiątkach, ale bardzo fajnie. Bardzo fajny czołg. Literko A w nazwie ten się różni, więc nie patrzymy. Obieg 260, także z kampanii brany. Bardzo fajny czołg 10 premium. No taki jak IS trochę, ale obieg 260, no taki IS 10. O, IS 10, bo IS 9 by był tamten. Ten był IS 10, bardzo fajny. Obieg 260, retyrujący się działem, bardzo fajnym z Golda. Trochę słabymi obrażeniami jak na ten czołg, ale ogólnie dawałby radę z penetracją. Pancerz także... Pancerz wieży nieprzebijalny z żadnego kalibru. No może jeszcze pokażę wam. 11 przeładowanie, bardzo fajnie. I z 7, 13 to by było 11. Można by zejść do 10. I widzicie. Czołg, tak jak ten, trochę podobny z tej postury do tego ISA, znaczy obiekta tamtego, który nazywaliśmy IS 10. Dolna płyta tak, że tu by się odbijało. Ale patrzcie, jedynie gdzie ten czołg można przebić. Wieżę, to jest tutaj, nigdy więcej się nie przebijemy, tutaj. Jakieś takie największe działa 400 penetracji, kiedyś miał czołg Su-122, 54 oraz czołg IS-4 i ST-1, 400, to by się przebili. Ale nigdzie więcej Jotpanzerem tu się nie strzela, bo ciężko w to strzelić. O tu można strzelać, widzicie, o tu powinno wejść. O gdzieś tu powinno wchodzić i dolna płyta także. Boki widać takie skontowane, żeby nigdzie nie wchodziło, więc tylko dolna płyta tutaj i tutaj. Czołg bardzo trudny do przebicia. Ustawicie się bardzo dobrze, nie jesteście przebijalni z żadnych czołgów, jak nie ma art, wygrywać całą rundę. I tylko wieżę wystawicie. A jak tam ograniczenie uniesienia? Minus 5, no to trochę ciężko. Ale czołg bardzo fajny, taki do miast. O, bardzo czołg ciekawy 10 poziomu. Obiekt 777-2. Według mnie... No najciekawszy nawet niż VKK, ale nie lepszy, nie mówię tego. To jest czołg ciężki. Penetracja tak jak tamten, 4,88. No to bardzo fajnie jak na dziesiątkę, przeładowanie działa 11 sekund. Byśmy zeszli może do 10. Pancerz wieży, pancerz kaduba trochę nie grzeszy. Zobaczymy jego podgląd, nie. Podgląd. Podgląd, klikamy pojazdu. I tu mamy już pokazany bardzo fajnie. O, bardzo pancerny czołg, jak się patrzy. Widzicie ten czołg? Jedynie gdy go można przebić, dolna płyta. Nie traficie w dolną płytę, jest bardzo ładnie skontowana. Go nie przebijecie. Niewiarygodny czołg. No, bardzo ciekawy taki met. Bardzo ciekawa konstrukcja, taka sportowa. Trochę podobny. Lufy z tych ISów bardzo dobrych. Ale widać, że tu by się można było przebić. O, tu jeszcze. Z 400 penetracji. Może 380 by weszło. Tu i dolna płyta, bardzo fajnie. Dolna płyta jest mała, więc ciężko by było w niego trafić. Skontuje się. Patrzcie, jakie ma on szerokie gąsienice. Jeszcze szersze, by zasłaniał całą dolną płytę. No tak się widzisz, skontuje? No bo prawie nie da się go przebić w dolno. Skontowany czołg ten nie do przebicia, więc bardzo fajny.
od Owyx 777-2. I kolejny czołg jeszcze, czyli... A nie, to nie wszystkie widzicie, nie, tak? O, T28 MET, czołg poziomu 10, tak jak ten obiekt. Bardzo podobny do czołgu... obiekt, bardzo podobny do tego obiekta, tego 907. I obiekt 688-5. No, lufa 750, no tak jak ten czołg 400 penetracji. O właśnie, tą penetrację można przebić takiego, ten czołg. Jak tu pancerz, to trochę jak 10 tier, ale nieprzebijalny by był. 18 przeładowanie działa, to trochę udręka, ale dobra, dobry debut. Patrzymy na ten czołg, no on wygląda jak czołg ciężki, widzicie? Tylko, że... Czy on ma obrotową wieżyczkę? Patrzcie. Czy on by miał obrotową wieżyczkę, ten czołg, taki obiekt 907? No dół by fajnie odbijał, boki też by, no ciężko było przebić. Jak nie dół, to myślę, że tutaj byśmy się przebili, ale ciężko było gdzie indziej się przebić. Jeśli by miał obrotową wieżyczkę, by był najlepszym niszczycielem w grze, według mnie, nawet ze wszystkich czołgów innych, nawet lepszy od T-30, który po prostu ubóstwem z obrotową wieżyczkę ten czołg by miażdżył. Jeszcze mamy obiekt 57, obiekt 257. Widać bardzo fajny, też bardzo ciekawa konstrukcja. Lufa także jak te zwykłe obiekty 907 i te inne, dane czołgu. Pancerz, przeładowanie 10 sekund, rozumiem. Podgląd pojazdu. Podgląd pojazdu bardzo fajny, widzicie. No tu trochę zaokrąglone, ale patrzcie jakie to jest małe, jakie tam, jak tu ciężko trafić w to. Patrzcie jakie to podwozie jest od tyłu. O, patrzcie, jakie to jest po prostu niewiarygodne. Tu by się nie dało trafić, bardzo ciężko by było. O tu, jedynie tu by można trafić z boku. Z Golda myślę, że się nie przebilibyśmy tu. Może tutaj, ale ciężko by było. Więc tylko tu by dało się przebić i to od penetracji 300. Jest bardzo fajny czołg, ciężki. Jak tam jego cena normalna? Nie, tu nie zobaczymy jego ceny. Ale też bardzo ciekawy czołg, ostatnio go nie było. Taki czołg. No i widzicie, już przeszliśmy te czołgi radzieckie. Myślę, że teraz cięcie by zrobić. Znaczy, bym zmontował ten filmik osobno, ponieważ już byście nie dali bardziej rady oglądać. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Druga część odcinka w następnym. Tymczasem komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie oraz łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!